Cześć, witam Was ponownie na mojej siłowni Bodywan w Ząbkach. Dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda mój trening pleców. No i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, które wykonuję na treningu, jest to przyciąganie drążka wyciągu broczkowego górnego do klatki w uchwycie neutralnym. Zazwyczaj wykonuję tutaj 4 serie, ilość powtórzeń to jest od 15 do 8. W ostatniej serii stosuję przerwy w trakcie serii oraz zmianę pozycji ciała, która umożliwia mi wykonanie jeszcze kilku dodatkowych ruchów oraz dodatkowo redukcję obciążenia, czyli tak zwany drop set. Po tym ćwiczeniu przechodzę do ćwiczenia na maszynie. Jest to przyciąganie jednorącz do biodra uchwytu maszyny z dołączonymi gumami oporowymi. I tutaj wykonuję 3 serie. Z serii na serię zwiększam obciążenie, czyli stosuję progresję obciążenia. Zazwyczaj są to 3 serie w ilości powtórzeń od 12 do 8. I oczywiście w ostatniej tej serii, takiej, z której staram się dać siebie wszystko, stosuję przerwę w trakcie serii i po tej przerwie krótkiej, kilkusekundowej, wykonuję znowu maksymalną liczbę powtórzeń. Staram się tutaj w ruchu tym negatywnym jak najbardziej oporować mięśniami ten ciężar opadający, tak żeby jak najdłużej ta faza negatywna trwała. Kolejne, trzecie ćwiczenie wykonuję również na tej samej maszynie, z tym, że przyciągam uchwyty tej maszyny tym razem nie do biodra, tylko do żeber i wykonuję je oczywiście oburącz. I tutaj również są 3 serie, 12 do 8 powtórzeń i również w ostatniej serii stosuję przerwę w trakcie serii, po której kontynuuję dalej to ćwiczenie aż do załamania ruchu. Czwarte ćwiczenie jest to przyciąganie półsztangi do brzucha na maszynie. Tutaj również stosuję progresję obciążenia w 3 seriach. Ilość powtórzeń utrzymuję raczej stałą, około 10 powtórzeń. I w ostatniej serii stosuję zazwyczaj pojedynczą redukcję obciążenia, czyli drop set. Kolejne, piąte ćwiczenie jest to przyciąganie wyciągu bloczkowego dolnego do brzucha z uchwytami ruchomymi. Stosuję te uchwyty dlatego, że umożliwia mi to lepsze spięcie i dłuższe spięcie w tej fazie maksymalnego skurczu mięśni. I tutaj wykonuję 3 serie po 10 powtórzeń. Nie stosuję żadnych serii dropsetów ani przerw w trakcie serii, gdyż to ćwiczenie i tak jest na tyle intensywne, że po ostatniej serii jestem wystarczająco mocno wyczerpany. Kolejne, szóste ćwiczenie są to wyprosty tułowia na ławce rzymskiej z dodatkowym obciążeniem. Tu zamiast często stosowanych krążków, które trzymamy przed sobą, stosuję gumy oporowe, zakładam je na szyję i wykonuję to ćwiczenie w 3 seriach. Ilość powtórzeń utrzymuje się w granicach 20-15 powtórzeń i w każdej serii robię przerwy w trakcie serii oraz redukcję obciążenia w trakcie serii, tak żeby no maksymalnie uzyskać tą liczbę 20 powtórzeń, a minimalnie 15. Kolejne, siódme ćwiczenie jest to unoszenie barków ze sztangielkami, ćwiczenie na mięśnie równoległoboczne. Mięśnie równoległoboczne ćwiczę oczywiście z plecami, no bo to jest jednak duża część pleców. I wykonuję tutaj tylko 2 serie, ponieważ te mięśnie już są rozgrzane wystarczająco dobrze poprzednimi ćwiczeniami, więc od razu stosuję maksymalne obciążenie bez serii wprowadzających. 2 serie, ilość powtórzeń od 25 do 35. Wykonuję je już od wielu, wielu miesięcy na tym samym obciążeniu, bez żadnej progresji obciążenia. Są to sztangierki 70-kilogramowe dwie. Tutaj ta ilość powtórzeń zależy od tego, jak długo trwa każda faza ruchu. Czasami wykonuję bardziej dynamicznie to ćwiczenie, wtedy każde powtórzenie trwa troszeczkę krócej, dlatego wykonuję tych powtórzeń nawet 35, a czasami bardziej koncentruję się na maksymalnym spięciu, dłuższym przytrzymaniu mięśnia w tej fazie skurczu i dłuższym opuszczaniu sztangierek i w tym momencie wykonuję 25 powtórzeń. Także w ten sposób jakby różnicuję w tym ćwiczeniu stymulację mięśni w zależności od treningu.
Kolejne ćwiczenie, ósme i ostatnie, jest to przyciąganie uchwytu wyciągu górnego jednorącz do klatki. 3 serie, 15 do 12 powtórzeń z progresją ciężaru serii na serię i w trakcie ostatniej serii stosuję zazwyczaj przerwę w trakcie serii, czasami drop set. Tak wygląda mój obecny trening pleców. Oczywiście za kilka tygodni, za kilka miesięcy na pewno będzie on się różnił, ale na obecną chwilę ten trening wygląda w ten sposób. Jestem obecnie z niego bardzo zadowolony, dlatego staram się go obecnie jedynie udoskonalać i zwiększać w poszczególnych ćwiczeniach albo obciążenie, albo lepiej wyczuwać tą fazę negatywną i maksymalne spięcie. Zapraszam na kolejne treningi. Do zobaczenia.